Złapali ich? Nie. Żebym ja tak mógł. Robota Chmielnickiego, ależmy czasów dożyli. Powiadali w Piotrkowie, że z wiosną ma być ogłoszone przeciwko niemu pospolite ruszenie. Tfu, nie gadałbyś waść. Miodu! Wynosić się! Jaśnie wielmożny wojewoda kujawski na popas dostaje. Panowie szlachta mogą zostać. Halo, waszmością. Czołem. Czołem. Tędy wasza wielmożność. Wszystkich waszmościów. Do kompanii, proszę. Zaszczyt to dla nas, moście wojewodo. Czy pan ściogłuch? Kiedy pan wojewoda prosi niezdrowo odmawiać. Za wielki zaszczyt. Ejże. To ty? O, co za niespodzianka. Dawaj go tu. Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem. Góra z człowiekiem, wielmożny panie. Rwisz ze mnie? Tym gorzej. Ale teraz jesteś moim gościem. Siadaj. Słyszałem, że niezdrowo odmawiać. Wszelako Bóg zapłać, jadłem już. Nie chcesz. Dawniej moim chlebem nie gardziłeś. Ale się nim plowiłem. Milcz! Gdyby nie ja, zdechłbyś jak pies. Gdyby nie wy, mości wojewoda, żyłby mój ojciec. Szlachetku. Mogłem cię skupić razem z nim. Tylko mojej łasce zawdzięczasz, żeś się wychował w sieni, między psami. A wart byłeś więcej? Tyle to człowiek. Tyle co robak przy blendu. Jak robaka cię zdepcza. Raz już próbowałeś, mości wojewodo. Preczko! Na nim otwórz!
konia! Ruszaj! Ej, szefie, stawka! Gościa prowadzimy! I kto? Człowiek. Tak jak i ty. Ejże, pani szlachcic. Nie żartuj sobie. Skąd jedziesz? Stamtąd. Dokąd? Tam. A wiesz ty, że my wszystkich wielmożnych panów posyłamy tam? Tak po jednemu? Życia wam na to nie starczy. No dość tego. Trzeba z nim skończyć. A kto to zrobi? Ty? Ja. Zawkę zmógł. A ty mnie nie strasz, bo się nie zlęknę. Ot jest. Ty kto? Czego tu szukasz? Drogi. Dokąd? Do Pcimia. Do Radockiego. Do Radockiego? No. Mówcie za mną. A? A. D. D. C. C. D. D. E. E. Panie Radocki! Co się stało? Skończyliśmy robotę, a ekonom każe jeszcze robić. Zaraz idę. Halszka, zajmij się dziećmi. Dać! Dwa dni jeszcze robić macie! Tak pan Jordan kazał i tak będzie! Nie będzie! Króla jest pismo. Tam stoi, coś my panu powinni. Boga w sercu nie ma. Nic, tylko rób i dawaj, rób i dawaj. A sam z gładu zdychał. Milczeć! Ani się wasz do roboty ich przymuszać. Wszystko, co się należało, już odrobi. O, tu pismo królewskie. Pieczęć widzisz? Ja nic nie wiem. Co pan Jordan rozkaże, to ja robię. Czego się gapisz? Brać chłopów i do roboty! Wasza wielmożność, Radocki tu reskrypt królewski przyniósł. Znów mi chłopów buntujesz, bakalarzu! Nie buntuję. Przed krzywdą bronię. Obie od moich chłopów para, rozumiesz? A jak im krzywda, niech do sądu idą. Do sądu? Tam tylko dla panu sprawiedliwość. Nie ma sprawiedliwości. Sam jej poszukamy. Milcz sobie! Nie będę milczał. To gąsiora z nim. Niech zdycha. Wy, Radocki, nie gadajcie tyle, żebyście zamiast babszka sami do gąsiora nie trafili. Panie, chłopak nie wyżyje. Jak jego wielmożność przebaczy, to ci syna zwolni. Chcesz iść? Jest tu karczmarza w gościnie. To wszystko? Za 3 miesiące arendy? Chłopy nie chcą pić, wasza wielmożność. Nie! Nie! Nie pijcie! Swoje mam do morza! Mnie nie ukradniesz, złodzieju. Stole. Jadla i miodu. Zmiłuj się, wielmożny panie Babrzek. W gąsiorze do rana nie dostoi. Zemrze. Precz, chamie! Wielmożny panie, ostatni syn. O! Zostaw tego starca. Tych łysku! A cię w dymy! Do loku! Spróbuj. Brać go!
obleciał? Sam stanąć się boisz. Byle chłystkowi nie stanę. Zwę się Aleksander do Sztemberku Kostka na Pierski. A waś kto? Michał Jordan, starosta Dobczycki. No, stawaj weźć! Światła! Zaraz tę kostkę będziemy ogryzać. Żebyś tylko zębów nie polamał. Stawaj! Wiesz coś na śmierć? Na chuju! Do dworu. A co? Pan starosta zabity! Kara Boża! Ludzie! Ratujcie! Bóg zabrać. Trzeba by to lepiej opatrzyć, ale tutaj nie mam czynienia. Nie warto. Takie draśnięcie. Nie, nie pozwól, waść lepiej do nas. Córka cię rano opatrzy, a jeśli nie wzgardzisz gościną u bakałarza, to i przenocować możesz. Bakałarza? To waść jesteś Radocki? Tak. A to dopiero... Ja właśnie do waści jadę. Do mnie? Tak. Pozwól, waść. Słyszałem, że waść z Jordanem ząb za ząb o chłopu bojujesz. Nie bojuję. Sprawiedliwości szukam. Sprawiedliwości? Gdzie? W sądach. I co, znalazłeś ją? Nie. Jezus Maria. Rozbili go musiał. Widzisz, waść? I bez sądu sprawiedliwość znaleźli. A Jordan mu na to chłystku i zawsze. Widać, nie taki on chłystek, kiedy Jordana na szablę przetrzymał. O, i zarąbał. Jordana zarąbał, ale ekonom i hajdupie żyją i za gąsior pomsty szukać będą. Jak głowy zabraknie, ręce same nie chodzą. A wreszcie i my się kieryma. Ano, zawsze lepiej w bitce zdychać niż w gąsiorze. Wawrzyk, ty jeszcze tu? Jordana się nie boisz? A co? Straszy już? Przecie zabity. Nie zabity, tylko ranny. Do zbójników musisz uciekać. Jezus Maria. Nie ma co? Uchodź. Myślałem, że waść go zabił. A chciałbyś? Po co? Nie będzie Jordana, to będzie inny pan. Może gorszy.
wszystkim nie dasz rady. Kto wie? Mielnicki na Rusi dał radę. Ba, Mielnicki. Tak. Mielnicki to wielki wódz. Ale i on nic by nie zdziałał, gdyby wojska nie miał. A wiesz ty, mości Radocki, jakie on ma wojsko? Chłopów. Takich samych jak ci, co rozbili tutaj Gąsior. Albo ci, którzy każdego dnia do zbójników uciekają. Po co mi baś to wszystko mówisz? Żeby tutaj zrobić to samo, co Chmielnicki zrobił na Rusi. Rebelię? Tak, rebelię. Bo innej drogi dla chłopów nie ma. I ty mi w tym pomożesz. Źle trafiłeś, mości Kostka. Ja jestem zwykłym bakalarzem. Dzieci uczę. Uczysz dzieci? A kto chłopów przed Jordanem broni? Kto ich do oporu namawia? Kto ze zbójnikami kontakty utrzymuje i chłopów do nich posyła? Właśnie. Mości bakalarz. A może się zaprzesz? Nie. Nie zaprę się. Ale ja walcząc o nich, tylko swoją głowę nadstawiam. Tylko na siebie ściągam zemstę Jordana. A waść mówisz o rebelii? A wiesz ty, co to znaczy? Ile to nieszczęść i łez i krwi. Masz ty sumienie wziąć to wszystko na siebie. Nie. Ja do tego ręki nie przyłożę. Dobrze, to włócz się dalej po sądach. Prawuj i przegrywaj. Wyciągaj reskrypty, których nikt nie uznaje. Bo cóż znaczy reskrypt królewski dla takiego króla jak Jordan? On tu jest panem życia i śmierci. Jeśli zechce, to razem z twoim reskryptem każe ciebie i chłopów za płuc kijami. I kto was wtedy obroni? Król? Mówisz, że krew popłynie. A czy teraz krew nie płynie? Czy teraz chłopi nie giną? Tylko, że wszystko to idzie na marne, że ta krew nie wyda owocu, że nie będzie zwycięstwa, bo nie ma walki. No i co? Mów. Wawrzyk już poszedł. Zbójnicy podobno niedaleko obozuje. Tak, na Czarnej Polanie. A właśnie skąd wie? Bo byłem u nich. I mości Radocki, oni pójdą, choćby dziś. Pójdą. Wielu pójdzie. Ale pójść i zginąć, to nie sztuka. Trzeba zwyciężyć. A do zwycięstwa wiele trzeba. A przede wszystkim woda. Kto zbierze te tysiące chłopów? I komendę nad nimi obejmie? Kto ich poprowadzi? Właśnie. I Lentowski, który 20 lat temu na Komorowskiego ich prowadził, i Sawka, i Czepiec. I inni, którzy dowódcami zostaną, tak jak zostali nimi u Chmielnickiego prości kozacy i chłopi. Przywódcy będą. Niech się tylko chłopstwo ruszy. Ale trzeba ich ruszyć. Mości Radocki. Daj mi pismo do Lentowskiego. On mnie do innych skieruje. Razem postawimy na nogi całe Podhale. Bo stąd musimy ruszyć. Tu zrobić początek. Waść, myślisz, że jeżdżąc po Podhalu nie zwrócisz na siebie uwagi? Że nie wpadniesz oko szlachcie i ludziom biskupa? Nie, mości Radocki, bo mam królewski list przypowiedny, który mi nietykalność gwarantuje i zezwala nawet skazańców werbować do wojska. Ale to zeszłego roku. Nikt na to zważać nie będzie. Datę można zmienić. To ważna rzecz. Z tym dotrzesz wszędzie. Trzeba jak najwięcej sił zabrać, bo cała szlachta i wojsko przeciw nam ruszą. Straszna to potęga. I tu się mylisz. Nie myśl, że jestem szaleńcem, który szuka śmierci. Rebelia wybuchnie w najodpowiedniejszej chwili.
szlachta przeciwna mnie stanie, bo jej tu nie będzie. Na pospolite ruszenie przeciw Chmielnickiemu cała szlachta ziemi krakowskiej pociągnąć musi. A że termin jest bliski, że to wezwałem wasz mościów jako najgodniejszych, abyście wpływu swego użyli i do licznego stawiennictwa wszystkich zachęcali. A za co ja służbę uzbroję? Grosza przy duszy nie ma. A u mnie chłopi się buntują. U mnie to samo, żadną miarą na pospolite ruszenie iść nie możemy, u siebie niepokój mając. Otóż to, ości panowie, my mamy karku nadstawić, bo ruska szlachta z karstem se poradzić nie umie. Weto, Jakem Kowalewski, ja na pospolite... Mości Kowalewski. A waś co myślisz, pułkowniku Jarocki? Ja, wasza wielebność, żołnierzem jestem. I nie rozprawiam, jeno się bije. A myślę, że trzeba część szlachty i kilka chorągwi wojska w domu zostawić. A dopilnować, by wszyscy sołtysi na pospolite ruszenie stanęli. Opornych zaś tępić bezwzględnie. I tak też uczynimy. Ci, którzy pozostaną, pilnować będą porządku i bezpieczeństwa w ziemi krakowskiej. Na ich dowódcę wyznaczam starostę Jordana. Dziwny to wybór, wasza wielebność. Przecież im ci Jordan znany jest jako szalawila i pieniacz, co liczni świadkowie potwierdzić mogą. Sama jego nieobecność na dzisiejszym zebraniu wskazuje, jak mało wagi tenże im ci Jordan do spraw publicznych przywiązuje. W istocie kielich u niego najważniejszy. Mości panowie, miejcie szlitość. Cóż wam ten Michał swego uczynił? Imś to Karski oskarża, bo do tego w sądzie przymykł. Ale wy? Za co? Że pije? A kto z nas na kołnierz wylewa? No, właśnie wieliczne sulkomierz, to i pragnienie mieć musisz. Ale nie o to tu idzie. Wasza wielebność, im ci Jordan wiedzy wojskowej nie ma. I dlatego na dowódcę proponuję pułkownika Jarockiego. Nie chciałem ja im ci Jarockiego nowymi obowiązkami obarczać. Ale niech i tak będzie. Drogę. Bywajcie. Jedź z Bogiem.
Wasza wielmożność. Jegomość pan Andrzej Kowalewski przybył i pilnie chce widzieć waszą wielmożność. A karczma z tym balsamem już czeka. Nie czeka. Pana Kowalewskiego wprowadź. Michał! Co ci się stało? Furda! Pięciu jakichś zbójców na mnie w lesie naskoczyło. Jeden mnie przez lepetynę zajechał. Ale im dałem nauczkę. Jeden ledwo z życiem uszedł. O, łotry! Widać, wiedzieli, że ja z tobą nie jadę, bo by się naskoczyć nie ośmielili. Jakem Kowalewski. A mówiłem tym zdrajcom u biskupa, że w jakiejś opresji jesteś. A oni na ciebie, żeś pijak, szaławiła, a ja im na to. Sami jesteście opoje i szałaputy. A on, nie było tobie, człowiek jak złoto. Tak ci powiedziałem. Ale oni nic. Tylko żeby nie ciebie, a Jarockiego dowódcą wyznaczyli. Co? Nie wyznaczyli. Jakim Kowalewskim? Jarockiego? Ale jakim dowódcą do stu? Michaś, uspokój się. To ci nie mówiłem. Bo to cała narada o to szła, żeby chamstwo w karby brać. U mnie w Wieliczce też się buntują ci, co Sulkopio. Ale ja ich przycisnę. A ja was swoją Wieliczką. O jakim dowódcy mówisz? Że też tobie 10 razy trzeba. Mówiłem dowódcą wojsk ziemi krakowskiej. Jezus Maria. Taka okazja stracona. Wszystko go przez tego chłystka, tego golowąsa. Ale ja go zgnoję. Aczek! Aczek! Dawaj telefonoma. Nie pojmuję, o jakim ty golowąsie mówisz. Przecież Jarocki piękny wąs nosi. Głupić! Wasza wielmożność. Gdzie kostka? Jaka kostka? A kostka? Wszędzie go szukaliśmy i nic. Jakby się pod ziemię zapadł. Widać, przeląkł się. Słuchaj. I karczmarzowi zapowiedz, żeby... Karczmarz jest tutaj, wasza wielmożność. Prawda. Dawaj go. Michaś, co to za kostka? Ty coś knujesz? Przestań. Słuchajcie, jakby mi który tego kostkę zobaczył, zaraz mnie donieść. 100 talarów nagrody wypłacę. Wszystkim to zapowiedzieć. A z Krakowa, mości Lętowski, pójdziemy dalej. Na całą Polskę. Wszystkich chłopów do walki poderwiemy. O Nowotarskie bądź waść spokojny. Wszystkich poruszę. A i Krupowie mi pomogą. Ej, napalimy ognia, że cała szlachta w nim dożyje. Powoli. Najpierw trzeba wszystko przygotować. Zdążymy, zanim on z Ukrainy wróci. Więc słuchaj, powtórzysz hetmanowi Chmielnickiemu wszystko, cośmy tutaj mówili. Potem do obozu szlachty się przemkniesz. Jak zobaczysz, że bitwa z Chmielnickim się szykuje, wracaj. A pamiętaj, że od tego, co się o wojskach szlacheckich dowiesz, termin naszej rebelii zależy. Na Rościńce. Ukryj się. Więc mówisz, że ochotnicy na werbunek będą. Sołtysie Lędowski, bierzesz wybranieckich chłopów i do Nowego Targu na pospolite ruszenie się stawisz. A waść kto? Pokorniej, mości poruczniku. Przed pułkownikiem stoisz. Wybacz, wasza miłość. Mam rozkaz każdego pytać, kim jest. Do wojska ludzi werbuję. No to list przypowiedny. Pozwól, wasza miłość. Ja się boję. Nic, nic. Duch mój. Sołtysie, pamiętaj o terminie. Ostrzegał mnie, że waść ze zbójnikami trzymasz. Węszą oni, węszą. A z pospolitym ruszeniem co poczniesz? Pójdziesz? Przy
Przeciwko Chmielnickiemu ja nie pójdę i ludzi nie poprowadzę. Ości kostka. Jedź do tych ludzi, o których ci mówiłem. A tu masz znak dla nich. Dobrze. Pojadę jeszcze dziś. A i ty za dzień, dwa też powinieneś wyruszyć, bo nie wiadomo, ile czasu ci zejdzie, zanim do Chmielnickiego dotrzesz. Jak dobrze pójdzie, to najdalej za 2 miesiące będę z powrotem. Pistolety, rusznice i strzelby do ładu doprowadzić. Ci, co i tego nie mają, niech siekiery ostrzą, pałki i rydle szykują. Znaku czekać. A jak znak dostaniecie, niech wszyscy za broń chwytają i do nas ciągną. A każdy oddział niech wieniec choinowy splecie i natykę nasadzi. Potem się poznawać będziemy. Chwila już bliska. Pamiętajcie, żeby każdy gotowy był. I innych trzeba powiadomić. Niech wszyscy cichaczem broń szykują. Wszystkie drużyny zbójnickie powiadomcie, żeby w pogotowiu były. I prochy gromadzić. Kule lać. Broń sposobić, bo jak tylko wieści z Ukrainy nadejdą, to pierwsi ze mną ruszycie. Za co cię wzięli? Nie wiem. Na drodze złapali. Dawno? Wczoraj. A tam na świecie jak? Zima jeszcze czy wiosna? Lato. Czerwiec już. Lato. Och, ty moi. To tam u nas na stepie już trawa po pas. I wiśnie dawno kwitły. A Dnieprem czajki. Rybą suszoną, z solą, też na Czarnym Morzu. Ej, zmieniło się tam teraz, zmieniło. Byłeś tam? Tak. Mówię, opowiadaj, jak tam teraz? Ja 3 lata tu siedzę, rozumiesz? 3 lata w okno patrzę na niebo. Twarzy ludzkiej nie widziałem. To się nie gadam, żeby nie zapomnieć. Zajki Dnieprem płyną, ale nie z solą ani z rybą, tylko z wojskiem. Wioski i hutory puste. Wszystko, co żyje, do Chmiela poszło. Bywało nieraz, pochód się szykują. To step zakwita od kraśnych czapek, buńczuków, sztandarów. Chorągiew nad nimi wielka, malinowa, a pod nią Chmielnicki. 3 buńczuki przed nim niosą. Słuchaj, brat. Uciekniemy. Miesiące całe wyrywałem kamienie ze ściany. Widzisz? Niedużo zostało. Skończymy, a potem w stepy do nich. Zamykane, powieś klucze. Gdzie pan Jordan? W Krakowie. A co chcesz? Ja? Nic. O arendę, żeby w terminie nie płacić. O arendę? Teraz? Ej, coś ty łżesz, bratku.
Usiądź, Waść. I opowiadaj. Gotów jesteś? Tak. Kiedy zaczynamy? Nie wiem, może za kilka dni, a może później. Jak to? A znak? Kiedy znak będzie? Czorsztyk chce zająć. To będzie znak. A co mam ludziom powiedzieć? Niech będą gotowi na każde zawołanie. Tak. Znaczy termin jeszcze nieustalony. Nie. Wysłałem ludzi na Ukrainę. Mają wieści przenieść, na kiedy bitwa z Chmielnickim się szykuje. Od tego, z czym wrócą, termin zależy. Lepiej ci? Jak księżyc zajdzie, pójdziemy. Nogi mi połamali. Idź sam. Wyniosę cię. Złapią nas. Sam musisz. Oderwij. Weź to. Idź na Podhale. Zanieś. Co ty? Gdzie na Podhale? Zaniesiesz pułkownikowi kostce. Nie pójdę. Musisz. Oni czekają. Nie pójdę, rozumiesz? Ja do swoich idę, na Ukrainę. Oni czekają na wieści. Bez tego rebeli nie zaczną. O! Idź. Do Nowego Targu. Tam pułkownik Kostka czeka. Powiedz, że król z wojskiem na Sokalitą. Bitwa z Chmielnickim lada dzień. I pismo oddaj od hetmana Chmielnickiego. Śpiesz się, oni czekają. Właściwie jeszcze nie śpisz? Jakoś sen nie przychodzi. Jutro jedziesz. Musisz odpocząć. Do świtu daleko. Zdążę. Wsiądź. Posłuchaj, jak cicho. Myślałam, że teraz dłużej zostaniesz. Nie mogę. Pod Janowicami zbójnicy mają na mnie czekać. Potem dalej pojedziesz. Tak. A wrócisz jeszcze kiedyś? Rozumiesz?
wielmożność. Czego? Wasza wielmożność. Kostka przyjechał. Gdzie? U Radockiego. Wczoraj wieczorem przyjechał. Toż ty dlatego wczoraj nic nie mówił. O nagrodę ci szło. Wasza wielmożność. Żeby on mi to wczoraj powiedział, to ten Kostka już teraz siedziałby w lochu. Nie! Dobrą się raz z nim. A ty weź 5 ludzi i ruszaj po Kostkę. Tylko żywcem brać. Takiego pana. Zapłacił za nocleg i pojechał. Nie widzieliście tutaj takiego czarnego szlachcica na koniu? No! Tam widziałem. Dokąd pojechał? Tam, Janowicką drogą. Na koń! Może go dopędzę. Przez czarcią górę polecę na przełaj. Zmęczyłem się tylko.
Napijcie się. A gdzie Sawka i Czepiec? Sawka i Czepiec pojmani. Nie może być. Kiedy? 3 dni temu. W Nowym Targu w lokach siedzą. Odbić ich chcemy. Za mało was. Ja sam ich uwolnię. Sam? Tak. Mam sposób. Pod Nowym Targiem przy Wilczych Źródłach jest dąb. Tam na nas jutro wieczorem czekajcie. A zbierz wszystkich ludzi, bo stamtąd na Czorsztyn ruszymy. A potem na Kraków. Na Kraków. I na całą Polskę. Broni macie dosyć? Tak. Tylko po drodze do Nowego Targu resztę ludzi muszę ściągnąć. Idziecie z nami? Nie. Ja jeszcze do Lentowskiego muszę pojechać. Zostaje wam kilku ludzi. Nie trzeba. Tamci już nie wrócą. Halo, pogoniliśmy ich. Bywajcie. Bywajcie. Drogę. To wzięłaś. Potem ci wszystko powiem. Teraz musisz stąd jechać. Lada chwila jordanowcy tu wrócą. Nie możesz jechać teatrem. Ja cię ścieżkami do Lentowskiego przeprowadzę. Pojadę traktem. Ścieżkami jest bliżej. Będziemy tam przed zachodem. Jedźmy. No dobrze. A dokąd to, matko, z takim stadem? Hajduki we wsi bydło biorą. Gdzie? W Janowicach. No co, skoczymy? Ano! Zostawcie krowę! Zostawcie krowę! Zostawcie krowę! Puszczaj! Puszczaj! Zostaw! Oddajcie krowę! Zabuję! Ojej! Ostatni raz pytam, chamie, gdzie krowa? Powiedziałem, że zdechła. Wrzesz, piecki synu! Ekonoma! Już tam wyśpiewasz, gdzie krowa i owce. Idźcie do domu! Nie macie tu na co czekać! Nikt z powrotem bydła nie dostanie. Szabylo na pańskie pastwisko nie wypędzać! Na jakie pańskie? To nasze. Na skałkach pastwisko wam dałem. Na skałkach? A czym mieliśmy paść? Kamieniami? Piszeć! Wiem co? To gdzie działa? Powiada, że mu krowa zdechła. Pewno ukrył. Pić, aż powie, gdzie schował. Zbór się pali! Pali się! Pali! Spójny kiwa zbórze! Pisz, Torski! Tak.
Będzie tu jeszcze wesele, będzie, jak pan z wojskiem wróci. Ano, gdzie działa? Rak co teraz robić? Zostawać tu nie możemy. Co trzeba robić? Pójdziemy do Łęcowskiego. Znakiem będzie zajęcie Czorsztyna. Musisz właśnie o tym swoich powiadomić. Ludzi masz? 20 zbójników mam umówionych. Mało. Weźcie nas. Przydamy się. Dobrze. Czekajcie na mnie koło Nowego Targu. Pod Wielkim Dębem. Jutro w Nowym Targu egzekucja. Czyja? Sawki i Czepca. Jutro? No to ja tam już muszę jechać. Puści Lętowski. Zajmij się Halszko i zawiadam Radeckiego, że tutaj jest. Nie jedź. W Nowym Targu mogą cię pojmać. Będziesz sam. Nie mogę ich tak zostawić. Nie lękaj się. Nic mi się złego nie stanie. A jak cię zabiją albo poranią? Nie, ja tutaj nie zostanę. Pojadę z tobą. Musisz zostać. A jak zajmiemy Czorsztyn, wrócę. Zabiorę cię. Ręce, waszmościu.
ze... Jaki u kogo jest? Raz. Wasza wielmożność! To się spił. Wasza wielmożność! No, piłości, starosto! Wasza wielmożność! Ważne nowiny! Ten Kostka rebelię szykuje! Nie szykuje. Co? Marcie! Wody! Żywo! Dawaj, drugie. Ej! Gadaj, co wiesz? Ważne to wieści. Już ja chyba za to wioskę w dzierżawę dostanę od waszej wielmożności. Zostaniesz, jeśli zasłużył. Opowiadaj. Ten Kostka ze zbójnikami na czosztyn chce napaść, a potem chłopstwo skrzyknąć i na Kraków ruszyć, na całą Polskę. Szlachtę wygubić, na własne uszy strzelam. Marcie! Konia, prędzej! Jedziemy do Krakowa. Wasza wielmożność, biskup Gębicki jest w tej chwili w Michałówce. We dworze, kolasy widziałem ze złamaną osią i z dragonami gadałem. Ot łaska Boża. Wszystkich moich ludzi na koń, żywo! Nowego Targu osądził, że za przekroczenie praw boskich i ojczystych mają być na haku w lewym boku bici i tak, dla przykładu innych zboczyńców, powieszeni. Hej! Puścić go! W imieniu jego królewskiej mości rozkazuję uwolnić skazanych. A z kim mam honor? Jestem Aleksander Kostka-Rawerski, pułkownik królewski. Oto list przypowiedny. Biedny jest. Sawka i Czepiec wolni są. Prawo jest po waszej stronie. Możesz ich zabrać. Człowiek, wasza wielemność. Ale przyjrzałem go na wylot. Wiem ja już o tym, że się chłopstwo do czegoś szykuje. I ludzi wysłałem, żeby to zbadali. Jeżeli te wiadomości o Kostce się potwierdzą, trzeba działać i to natychmiast. Kiedy on na Czorsztyn ma napaść? Może nawet i jutro. Ja z Krakowa wojsk sprowadzić nie zdążę. Przewidziałem i to.
Chorągiew moich ludzi stoi na rozkazy waszej wielebności. A niechże zwaści. Wasza wielebność, wrócił wachmistrz. Dawaj go. Wieści masz? Wedle rozkazu. Mów. Chłopstwo wszędzie się zbroi, rebelię szykuje. Podobno jakiś kostka im przewodzi. Wiem. Mości poruczniku, każesz to spisać i mnie dostarczyć. A waś, mości Jordan, dokończ sprawę, którą zacząłeś. Weź dragonów, których mam ze sobą, i jak najszybciej czorsz tym zajmij, żeby tego zdrajcy wyprzedzić i schwytać. Jeszcze mówił, że król z wojskiem na Sokal idzie, a bitwa z hetmanem Chmielnickim lada dzień. Tak, to król tutaj wojsk przysłać nie może. Szczęście, że szlachta na Ukrainę poszła, bo byśmy rady nie dali. Oj, jak sobie pomyślę, ile tam wojska poszło, to aż mi zimno po kościach chodzi. Jak się chłopy z całej Polski z tej strony ruszą, a z drugiej Ruscy, to z tego wojska nic nie dostanie. Trzeba wszystko robić, żeby się tu jak najprędzej ruszyło. Inaczej i na Chmiela, i na nas może przyjść zguba. Ruszamy. O świcie zajmiemy czorszty. Idę z wami. Ładny dzionek dziś będzie. Ładny. Dużo zbrojnych w zamku? Nie, panie. Trzech hajduków, a i ciśkę jeszcze. Babrzek, weźmiesz pięciu ludzi, przy bramie zostaniesz, żeby mi żywa noga z zamku nie wyszła. A ty ze swoją dziesiątką wszystkie wejścia obstaw. Wy na wieżę. Reszta za mną. Ojciec spać. My teraz trochę poszpilujemy. Bramy zatarasowane? Tak. A broni dużo wzięto? 10 arkebuzów i ze 20 kluczy. Rozdać między ludzi. Rozdane. I to też zabierzcie. Prochów mamy mało. Trzeba dokupić. Pieniądze w zamku są. Dziś przed zachodem wyślemy trzech obrotnych ludzi. Wojska jakieś od lasu podchodzą. Nie więcej niż 100 ludzi. Armat nie mają. Ani drabin.
Weź 10 ludzi i pod bramą stańcie. Nie weźmiemy. I bez drabin. Wybiją nas do nogi. Mówią, że ze wszystkich stron chłopstwo na odsiecz idzie. No, sam w lesie zbrojne gromady widziałem, jak jechali. Oj, będzie się tu jeszcze działo. Zobaczycie. Na koń! Żywo! Ludzie tam giną, a waś tu stoisz? Atakuj! Milczeć! Ja tu dowodzę. Szablami zamku nie zdobędziesz. Czy chcesz, żeby nas chłopi wyrżnęli? Wracamy do Krakowa po posiłki. Wytaczam drugi kanał na morzu. A idź już pod bramą nie ma. Tak uciekaj, że ich kule dognać nie mogą. Już ten Jordan w popłochu na nic swój brzuch wytrząsł. Jak wróci, to mu go przestrzelimy. Jordan uciekł, ale innych powiadomi. I tylko patrzeć, jak ściągną większe siły. Musimy co prędzej ich uniwersały do ludzi rozesłać. I prochy zdobyć. Proch ja sprowadzę, tylko dajcie mi kogoś do pomocy. Ja z nim pójdę. Pozwólcie. Dobrze. Wawrzek, pójdziesz z nim do Lędowskiego. On da wam ludzi. I uniwersał dla niego zabierzesz. Kto jeszcze pójdzie z uniwersałem? Ja. Ja też. Posłuchajcie więc, co w uniwersale stoi. Wszem wobec i każdemu z osobna wiernym poddanym Jego Królewskiej Mości, świętej wolności i swobody życząc, wzywam, abyście czym prędzej ze wszech stron zbrojnie pod Czorsztyn ściągali, przy panu Radockim z Pcimia jako pułkowniku, a w Nowotarskim przy panu Łętowskim marszałku, również pułkowniku, którzy będą wami dowodzić i przyprowadzą was do mnie. I będą dwory szlacheckie wasze i to wszystko, cokolwiek w nich zastaniecie. Sami się musicie z tej ciężkiej niewoli wybić, kiedy okazję macie. Już się was dosyć namordowali ci pankowie. Mają oni was w niwecz obracać do ostatka. Lepiej, że wy ich sami obrócicie. A za znak niech wam będzie wieniec hojniany na tyce. Kościołom tylko niech będzie zawsze obrona, gdyż o Boga i krzywdę ludzką bojować będziemy. I czyńmy, co mamy czynić jak najprędzej. Na święty Jan ruszamy na Kraków. Musicie przeto wszyscy
na dzień ten pod Forsztyn się skarbić. Dan w Forsztynie dnia 16 czerwca 1651 roku. Aleksander Lew ze Sztemperku, Kostka. Wyprowadzić. Ości panowie, to skuba dla całej szlachty. A mówiłem, że się rebelia szykuje. Rany boskie. U mnie dom bez opieki został. Siadaj, baść. Ości panowie, co robić? Radźcie. Uderzyć nie zwlekając. Tylko, że wojsk mało. Wysłałem już pismo do króla pod Bresteczką. A teraz drugie napiszę i będę błagała, żeby pomoc słał. Zanim przybędą, zginiemy. Lepiej zginąć, niż chamskich rządów się doczekać. Trzeba było o tym pod Czorsztynem pomyśleć. Mości panowie, jego wielebność o radę pyta, a wy biadacie. Czyście do reszty głowy potracili? Położenie jest ciężkie, ale opanować je można. Tylko ani krwi, ani kosztów szczędzić nie należy. A kto tu krwi i pieniędzy będzie żałował? Przecież to o domy i rodziny nasze idzie. Zatnie grosze na zaciągi oddam i sam pójdę. I ja też. Panowie bracia, uderzmy na chłopów, zanim się zdążą zebrać. Słusznie. I tak trzeba zrobić. Wasz mości Jarocki zbierze z ludzi, co się da, i to tchu pod Czorsztynem się wyprawisz. Im ci Jordan pociągnie razem z tobą. Reszta chorągwi, co zostanie, szlachtę, hajduków i nowozaciężnych podzielimy na podjazdy i na podchale wyślemy. A żeby oddziały chłopskie rozwijali i pod Czorsztyn za żadną cenę ich nie dopuścili. Z pojmanych nikogo przy życiu nie zostawiać, żeby strach na chłopstwo padł. Tam dalej spokojnie można jechać. Zrobimy, wasza miłość. Ludzie z koni i nadbocza. Niech się za krzakami ukryją. I żeby mi żaden koń nie zarżał. Ruszaj.
Ale jedź. Zawiążę ci ranę. A ty kto? To ich przywódca. Do Krakowa odesłać. Resztę powiesić. Ruszać. Była. Ledwieśmy proch uratowali. Kozak ranny przy wozie leży. Gdzie wóz? A chłopów jeszcze nie widać. Pierwsze oddziały powinny już tu być. Nadejdą. Jeszcze dwa dni do terminu zostało. Wóz jakiś do tanku jedzie, znaki dają. Wszyscy na mury!
Jakie mamy straty? Dość duże, wasza miłość. Ludzie są zmęczeni, prosto z drogi do walki poszli. Czyś maś oszalał? Trzecią część ludzi już straciłem. Każ trąbić do odwrotu. Liczba. Starosta Jordan ma rację, wasza miłość. Teraz trzeba się cofnąć, a jutro armaty nadejdą i weźmiemy zamek. Jutro będzie spokój. Jutro może być gorzej. Nocą ognie na murach rozpalimy. Na znak, żeby chłopi na pom... To znak. Pomocy wzywają. Marszałku Łętowski. Co tam? Chodźcie. Chłopi z Harklowej nadeszli. Ilu was? 20. Jak to? Tylko tyle? Było nas ze 200. Z Gronkowa, z Lopuszny, z Zarąbka. Dwa dni temu pod Harklową wojska jakieś z nienacka na nas napadły. Dużo naszych zginęło, a reszta się rozbiegła. Zostało nas tylko tylu. A z innych wsi? Przez ochotnice kilkasetek szło. Tak smudzie ksiądz Zambony zakazowo. No co? Będziemy czekać? Nie możemy czekać. Przedrzemy się do nich. Ty, Jędrzej, pójdziesz ze mną. A ty weźmiesz tych, co przybyli. Pod obóz podejdziesz i krzyk podniesiesz. Wojsko do ciebie się obróci, a my przemkniemy się do zamku. Tylko uważaj, żeby was nie schwytali. Potem do lasu umkniesz i na chłopów zaczekasz. Kiedy przybędą, uderzycie nie zwlekając. Jaki kamieniec nie wywoź? Może chłopi atakują. Stańcie pod bramą. Myśmy się przedarli. Chwała Bogu. Co tu u was? Dlaczego pomocy wzywałeś? Ludzi mam mało. Nikt dotąd nie przybył. A was cilu przyprowadziłeś? Nie wiem. Było 50. Jak to 50? Co się stało? Bitwę miałem. Rozbili nas. Kto? Wojska biskupa. Wojska biskupa? A inni chłopi idą? Tak. Tylko, że i na nich napadają. Chodź waś do komnat. Dorzuć do ognia. Zaraz będziemy... No i co? A no, nie chcą mówić, wasza wielmożność. Ale jak ich przypieczemy... To wyśpiewają. Rób co chcesz, byleś się wszystkiego dowiedział. Czyżby biskup miał tyle wojska, żeby i zamek oblec i po Podhalu rozesłać? A może jakieś posiłki otrzymał? Może nie trzeba było w Czorsztynie się zamykać, tylko przez Podhale iść i chłopów zbierać. To niemożliwe. Wszystkich chłopów nie zatrzymają.
Będziemy się bronić, aż posiłki nadciągną. Późno już. Pora spać. Jutro bitwa. Znowu dzień przeszedł. Tyle chłopów miało przybyć, a nikogo jakoś nie widać. Czekaj. Lentowski już przyszedł, przyjdą inni. Jak się tu zwalą, to czapkami tamtych pozakrywamy. Czuwacie? Czuwamy. A gdzie komendant? Sen go zmorzył, bo jeszcze słaby po zranieniu. Nie zapomnij zmienić ludzi nad bramą. A nie spać. Świtnie za długo. Oddział jakiś się do nas przedziela. Koniec! Krupa. Krupa w lesie został. Na chłopów czeka. Ponoć całe gromady pod czosznym ciążą. Bili bramy! Oni z tobą zostaną! Marcia! Pardon! Całe wojsko! Prędko następuje! Pędzam o kości! Co to za... Thank you.
Wojmanek pod strażą nawozy. Dziewkę puścić wolno. Wracamy do Krakowa. Drugi zapytujecie, Aleksandrze Napierski, czy miałeś wspólniku? Radocki. Marcin Radocki z Pcimia. Raz trzeci zapytuję cię, Aleksandrze Napierski, czy miałeś? Odpowiadaj. Cały lud jest moim wspólnikiem. Przyznajesz, Aleksandrze Napierski, żeś do zdradzieckiego buntu chłopstwo podburzał. Jakich miałeś wspólników w tym nikczemnym postępku dla własnych, prywatnych korzyści zamierzonym? Odpowiadaj. Oskarżacie mnie o prywatę i zdradę ojczyzny. Wy, którzy tę ojczyznę do upadku doprowadzacie. Wszystko dla siebie zagarnęliście, a cały naród w niewoli i wnędzy żyje. Jakim więc prawem, sprawiedliwą walkę ludu o wolność i życie bezbożnym buntem nazywacie? Ości panów! Czy długo jeszcze będzie nas żyć ten zdrajca? Pytałem, czy miałeś wspólników? Cały gnębiony lud jest moim wspólnikiem. Pojmaliście mnie i możecie zabić. Ale tym ich nie zastraszycie. Oni walczyć będą, dopóki waszej przemocy nie złamią. Aleksandra Leona ze Schembergu Kostkę i krzyciela i zdrajcę Hatmar bić na pal. Stanisława Lentowskiego alias marszałka ćwiartować. Marcina Radockiego ściąć, a głowę na palu wystawić.
pański.